Siemka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio Mieszko II ostatecznie przejął władzę. Wziął także ślub z księżniczką Włoch Elżbietą z rodu Karolingów. W naszym osłabionym państwie pojawiła się epidemia tyfusu. I nasz łaskawy król zdecydował się wypuścić z lochu dwójkę zbuntowanych wasali. Wkrótce potem doszło do spisku dobrogosta z Braniboru, który zamierzał wprowadzić seniorat także na terytorium Polski. Aby pozbawić go sojuszników, Mieszko zdecydował się prewencyjnie uwięzić jednego z wcześniejszych spiskowców, a więc księcia Małopolski Jarosława. To się jednak nie udało, doszło do rebelii księcia, która jednak zakończyła się zwycięstwem wojsk królewskich i uwięzieniem buntownika. Konflikt ten nieco osłabił królewskie armie, wobec czego Dobrogost wystąpił otwarcie ze swymi żądaniami. Wybuchł kolejny bunt, jednak książę Braniboru został opuszczony przez swych sojuszników, a więc wasali, których wcześniej wypuścił Mieszko, i w rezultacie jego rebelia zawiodła i on także został wtrącony do lochu. Okej, wracamy do naszej rozgrywki. No i cóż, po tej kolejnej stłumionej rebelii, autorytet naszego młodego króla już chyba znacząco wzrósł. I miejmy nadzieję, że przed nami w końcu czas stabilności i pokoju. No i po zmianie prawa dziedziczenia w Królestwie Pomorza na seniorat, inne gałęzie rodu Piastów także nie są bez znaczenia. Tak więc przyjrzyjmy się obecnej sytuacji naszego królewskiego rodu. A więc tak, mamy tutaj oczywiście Mieszka. Drugą linię zaś stanowi potomstwo jego zmarłej już siostry Elżbiety i księcia śląskiego Stanisława. No bo mamy tutaj aż czterech męskich potomków. I najstarszy z nich, a więc Fryderyk, także posiada syna. Wszyscy oni są przedstawicielami rodu Piastów, a więc teoretycznie każdy z nich mógłby się stać kolejnym królem pomorskim. Istnieje jeszcze trzecia linia rodu Piastów, a więc linia braniborska. No i ci Piastowie są potomkami scholastyki, a więc córki Mieszka, władcy Pomorza Gdańskiego, którego, jak pamiętacie, ominęła korona, ponieważ przeszła ona bezpośrednio z Masława II Półrękiego na Janka Nieprawego. Mamy więc tutaj m.in. zmarłego już księcia Sedzieja, którego linia jednak wygasła, a także uwięzionego w tej chwili Dobrogosta. Ten zaś ma potomstwo, w tym męskiego potomka, imieniem Bończa. No i w chwili obecnej to są wszyscy przedstawiciele rodu Piastów. Jest to zaledwie 17 żyjących członków, a więc niewielu. I niestety ryzyko wymarcia naszego rodu jest teoretycznie całkiem spore. No i do tej pory niestety nasi królowie mieli problemy ze spłodzeniem wielu męskich potomków. No zobaczymy, jak będzie w przypadku Mieszka II. Nasz dyplomata Wencel już bardzo znacząco poprawił relacje z naszym szwagrem, a więc księciem mazowieckim Przemysławem. Tak więc wyślijmy go na dwór naszego kolejnego wasala, a więc Stanisława ze Śląska. Nasz biskup, któremu zleciliśmy zgłębianie wiedzy w Gnieźnie i swego czasu przydzieliliśmy mu także opłacanego wielkiego myśliciela, no zainteresował się pewną herezją. Konkretnie chodzi tu o herezję waldezjańską, która krytykuje bogactwo kościoła i opowiada się za zmniejszeniem władzy duchowieństwa. No i został on na tyle przekonany przez tezy tych heretyków, że w tej chwili zachęca naszego władcę do przyjęcia tego odłamu chrześcijaństwa. A no cóż, nasz władca jest raczej zadowolony z obecnej sytuacji i chyba nie zdecydowałby się na tak radykalny krok. No, oznaczałoby to nie tylko izolację dyplomatyczną, ale także całkowite zniszczenie struktur kościelnych. I dlatego nie godzimy się na tą sugestię i nakazujemy aresztowanie biskupa heretyka. Tak więc mianujemy nowego biskupa, który także będzie zajmował się rozwojem naszej wiedzy. No i miejmy nadzieję, że ten biskup nie popadnie w herezję. A niech to niestety umiera Wencel, a więc nasz bardzo dobry i zasłużony dyplomata. Musimy więc mianować kogoś innego na to niezwykle ważne stanowisko. I co prawda najbardziej utalentowany jest tu starosta Jarocina, a niejaki Wańko. Jednak nadamy ten tytuł Przemysławowi, a więc naszemu szwagrowi i księciowi Mazowsza.
W ten sposób jeszcze mocniej poprawimy nasze relacje, no i miejmy nadzieję, że nie nadużyje on naszego zaufania dla swych własnych celów. A jak pamiętacie, Przemysław posiada słabe roszczenia do korony polskiej. Uwięziony przez nas biskup heretyk błaga naszego króla o przeniesienie z Lochu do aresztu domowego. No i choć nasz król nie zgadza się z jego wierzeniami, to jednak okaże mu miłosierdzie. Dlatego też zgodzimy się na tą sugestię. Niech to niestety. Uwięziony przez nas książę małopolski Jarosław II zbiegł z naszej niewoli. No i niestety nasz szwagier, który w tej chwili powrócił do władzy w Krakowie, pała do naszego króla nienawiścią. Tak więc będziemy musieli chyba na niego uważać. W wieku 57 lat umiera królowa Mafalda. Tak więc musimy raz jeszcze wyznaczyć kogoś na niezwykle ważne stanowisko mistrza szpiegów. Niech będzie to najbardziej utalentowany kandydat, a więc starosta Czarkowa Jarosław. Lokalne możnowładztwo na terytorium Pragi zaczęło przyjmować polskie obyczaje i język. Tak więc mamy tutaj dalszą ekspansję kultury polskiej, która staje się coraz silniejsza także na Pomorzu Przednim i na kontrolowanych przez nas ziemiach czeskich. No i cóż, ostatnio niewiele się dzieje, sytuacja robi się stabilna i mamy coraz więcej złota. I dlatego nasz król decyduje się wyruszyć na wielkie polowanie. Nasze ogary są jakoś dziwnie zaniepokojone i podekscytowane tego ranka. No tak więc w lasach musi na nas czekać coś wielkiego. No i mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Tak więc na co czekamy? Ruszajmy. Możemy też wywinąć się tutaj wymówką, że koń naszego króla zaczął utykać. Możemy też machnąć na to ręką i w swoim czasie ruszyć na polowanie. No cóż, nasz władca jest człowiekiem żarłocznym i zapewne chciałby jak najszybciej upolować to zwierzę, tak aby móc je wieczorem upiec i zjeść. Dlatego też wybierzemy opcję numer 1. No i świetnie. Inicjatywa, jaką tutaj przejawił nasz król, sprawiła, że zyskał on cechę charakteru pracowity, która pozytywnie wpływa na wszystkie jego atrybuty. Tak więc wielkie łowy dobiegają końca. Było to bardzo szlachetne dokonanie i test dla naszych umiejętności. No i świetnie, zyskujemy dzięki temu nieco prestiżu. No i tak, aby wykorzystać to mięso z upolowanych zwierząt, nasz władca decyduje się zorganizować wielką ucztę. No a jako człowiek łakomy, na pewno bardzo chętnie by tego dokonał. Kolejnym plusem jest to, że możemy dzięki temu poprawić nasze relacje z wasalami. Tak więc ruszają przygotowania do uczty. Tylko że niestety w trakcie wielkich łowów najwyraźniej nie udało się upolować dzika. No a uczta nie będzie ucztą bez mięsa tego zwierzęcia. Dlatego też trzeba wysłać kogoś, aby tego dzika upolował. Możemy więc wysłać tutaj naszego wojewodę Mściwoja. Król może także dokonać tego osobiście. Albo zmusić do tego chłopów. No cóż, nasz władca stał się ostatnio człowiekiem pracowitym i dlatego dokona tego osobiście. No i królowi udało się tego dokonać i nie odniósł w trakcie polowania żadnych ran. Czas teraz zdecydować o ilości trunków i potraw, które przygotujemy na wielką ucztę. Możemy więc wydać mnóstwo złota, tak aby nasze stoły uginały się od trunków i pożywienia. Możemy wydać tylko tyle, aby wszyscy się najedli. Albo też wydać symboliczne ilości złota na kilka niewielkich przekąsek. No i oczywiście nasz łakomy władca decyduje się tutaj na opcję numer 1. Okej, przygotowania zakończone. Wysyłamy zaproszenia naszym gościom. Nasi wasale wkrótce przybywają do Gniezna i rozpoczynamy ucztę. No i najwyraźniej niektórzy z naszych gości nie są zadowoleni z jakości podanych potraw.
Jeden z nich, starosta Wańko, obraził naszego króla, otwarcie krytykując smak niektórych potraw. I w efekcie nasze relacje nieco ucierpiały. No jednak jest to pomniejszy wasal i nie będziemy się tym za bardzo przejmować. Nieco później nasz król zaczął rozmawiać z jednym z gości i wkrótce przerodziło się to w niezwykle interesującą konwersację. Trwała ona godzinami, w jej trakcie wypito kilka butelek wina i rozmawiali oni do wczesnych godzin rannych, kiedy to już wszyscy goście opuścili halę. A no proszę, to jest dość nieoczekiwane i pozytywne wydarzenie, ponieważ książę Stanisław ze Śląska, który swego czasu spiskował przeciwko królowi, a potem miłościwy król wypuścił go z lochu, stał się przyjacielem naszego władcy. Okej, tak więc uczta dobiega końca i kończy się wielkim sukcesem. No i chyba najbardziej pozytywnym efektem tej uczty jest przyjaźń pomiędzy królem i księciem śląskim. No zwłaszcza, że relacje pomiędzy nimi w przeszłości były bardzo burzliwe. No i relacje króla z naszymi wasalami są lepsze niż kiedykolwiek. Tak więc kto wie, być może lata buntów są już za nami. No i ponieważ książę Śląski jest w tej chwili przyjacielem Mieszka II, wysyłamy naszego dyplomatę do Krakowa. Tak, abyśmy spróbowali pojednać się także z księciem Jarosławem II. Przeor jednego z pobliskich klasztorów poprosił naszego władcę o donację, tak aby dokonać napraw tamtejszego kościoła. No i myślę, że nasz serdeczny władca wybierze opcję numer 1. No zwłaszcza, że w tej chwili w skarbcu królewskim nie brakuje złota. Mijają już 3 lata od małżeństwa naszego króla i królowej. No i niestety, chociaż łączą ich niezwykle pozytywne relacje, cały czas nie mogą doczekać się potomstwa. Jeden z naszych starostów prosi o uwolnienie biskupa heretyka, który w tej chwili pozostaje w areszcie domowym. A no cóż, nasz miłościwy król chyba się nad tym człowiekiem zlituje. No a biskup ten raczej nie będzie stanowił dla nas zagrożenia. Okej, mamy już w tej chwili bardzo stabilną sytuację i bardzo dobre relacje z wasalami. Tak więc jest to już chyba odpowiedni moment, aby ukarać głomaczy, którzy w czasie wojny domowej zagarnęli nam Pomorze Gdańskie. Tamtejszy władca i nasz kuzyn Bolesław porzucił ostatecznie plemienny tytuł księcia Głomaczy i w tej chwili jego jedynym tytułem książęcym jest tytuł księcia Pomereli. No jednak cały czas kontroluje on Rostock, a także ziemię w Saksonii i Miśni. Jednak na tą chwilę zmaga się on z buntem jego poddanej, a więc władczyni Pilzna. Myślę więc, że wykorzystamy tę sytuację i wypowiadamy Bolesławowi wojnę o Pomorze Gdańskie. Tak więc zbieram nasze wojska i ponieważ mamy mnóstwo złota, skorzystamy z usług wielkiej kompanii najemników. No i nasze olbrzymie siły kieruję bezpośrednio do Gdańska. Do naszego władcy oblegającego w tej chwili Bytów docierają świetne wieści, ponieważ jego małżonka jest w ciąży. Wkrótce potem bierzemy szturmem pierwszy gród wroga. No i w naszej niewoli umiera książę Dobrogost z Braniboru. No i władzę nad tym księstwem przejmuje nasz krewniak Bończa. Cały czas trwają oblężenia, a nasz nowy mistrz szpiegów wykrywa spisek. No i tutaj nie ma zaskoczenia, ponieważ spiskuje książę Jarosław z Małopolski i fabrykuje on roszczenia do korony polskiej. No cóż, można było się tego spodziewać, że po ucieczce z niewoli Jarosław będzie chciał się zemścić. No jednak póki co jesteśmy zajęci wojną z głomaczami i nie będziemy ryzykować uwięzienia tego spiskowca. Okej, kontrolujemy już całkowicie Gdańsk i kierujemy się z armią królewską do Słupska. Nasz król jest coraz to bardziej zniecierpliwiony działaniem naszego dyplomaty, a więc księcia mazowieckiego Przemysława,
którego lenistwo powoduje, że cały czas szuka on wymówek, aby wymigać się od obowiązków. Tak więc możemy dać tutaj surowe ostrzeżenie księciu Przemysławowi, albo też dać mu jeszcze jedną szansę, aby się poprawił. No i cóż, nasz dobroduszny i serdeczny władca chyba wybierze opcję numer 2. Okej, na świat przychodzi pierwsze dziecko królewskiej pary. Jednak nie jest to syn, a córka imieniem Scholastyka. No i właśnie, po śmierci Dobrogosta, dziedzicem korony pomorskiej jest na tą chwilę Fryderyk Piast, a więc najstarszy syn księcia śląskiego. Drugi w kolejności jest jego brat Gottfried, trzeci zaś nowy książę Braniboru Bończa. A tymczasem nasze armie zdobywają wszystkie grody w Słupsku i kierujemy się przeciwko niewielkiej armii głomaczy. Przychwyciliśmy ich w końcu pod Żninem i całkowicie zniszczyliśmy. No a to z kolei oznacza koniec tej wojny. Książę Bolesław został całkowicie pokonany. No i właśnie, ponieważ Bolesław stracił jedyny tytuł książęcy, to oprócz samego Pomorza Gdańskiego, zdobyliśmy wszystkie jego pozostałe ziemie. A więc Rostock, Pławno, Miśnie i Pilzno. No oczywiście nie kontrolujemy tych ziem bezpośrednio i mamy na tamtych terytoriach nowych wasali. No tak więc w dość nieoczekiwany sposób ta stosunkowo łatwo wygrana wojna znacząco powiększyła nasze terytorium. Tak więc mamy nowych wasali, m.in. niejakiego Hawla w Pławnie, pokonanego Bolesława w Miśni i niejaką Greczynkę imieniem Nonna w Pilźnie. Mamy także władcę Słupska, Wojutę, który raz jeszcze staje się naszym wasalem. Możemy także utworzyć nowe tytuły książęce, a więc Księstwo Saksonii, Księstwo Miśni i Księstwo Czech. Okej, tak więc wojna zakończona. Zajmijmy się tym knującym wasalem, a więc księciem małopolskim Jarosławem, wysyłając ludzi tak, aby spróbowali go uwięzić. No i tym razem się udaje, tak więc Jarosław raz jeszcze wtrącony jest do lochu. Okej, tak więc możemy rozwiązać nasze wojska. No i cóż, utwórzmy nowe tytuły książęce. Tak więc na początek tytuł księcia Saksonii i przekażemy go naszemu nowemu wasalowi, a więc Hawlowi z Pławna. Mamy także tytuł księcia czeskiego, jednak ten tytuł zachowamy dla naszego następcy. Mamy także w końcu tytuł księcia Miśni, no i tego tytułu nie przekażemy Bolesławowi, ponieważ ten po przegranej wojnie nas nienawidzi i zamiast tego przekażemy ten tytuł władcy Lubusza i Łużyc Siemomysłowi. No a ziemia łużycka de jure należy do księstwa miśnieńskiego. No i cały czas mamy zbyt rozległe terytorium, dlatego też nadamy tytuł księcia Pomorza Gdańskiego Wojucie ze Słupska. Okej, tak więc nasze nowo nabyte terytorium zostało uporządkowane i tytuły rozdane nowym wasalom. No i cóż, nasze państwo po długim okresie wojen domowych raz jeszcze staje się stabilne i silne. Okej, tak więc już ponad 200 lat od rozpoczęcia mega kampanii za nami i to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak więc raz jeszcze dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo.